oraz drugi Ślązacy zrzeszeni w Związku Ślązaków Północnej Ameryki oraz wielu innych mieszkańców tego regionu Polski pielgrzymowali do kaplicy Matki Boskiej Piekarskiej, która znajduje się w sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej w Merrillville u ojców Salwatorianów. W Merrillville był Andrzej Baraniak. Bądź pozdrowiona, cześć oddajemy Ci, Matko Chrystusowa, Pani i Patronko nasza. Od wieków upodobałaś sobie piekary jako siedzibę swojej chwały i źródło łask na śląskiej ziemi. Te sanktuarium piekarskie to nasza chluba i nasz skarb, nasza tradycja serdeczna i nasza święta potrzeba. 8 września do swojej patronki po raz drugi w historii pielgrzymowali członkowie Związku Ślązaków oraz niezrzeszeni mieszkańcy Chicago pochodzący z tego regionu Polski. Wartę honorową podczas nabożeństwa dziękczynnego odprawionego w sanktuarium przez jego kustosza, ojca Mikołaja Markiewicza, zaciągnął poczet sztandarowy śląskiej organizacji w asyście grupy górników w mundurach galowych oraz działaczy w strojach regionalnych i tancerzy zespołu folklorystycznego Wesoły Lud. W sprawowaniu liturgii uczestniczyła Nicole Brzęk. W wygłoszonym kazaniu ojciec Mikołaj, nawiązując do słów Ewangelii o tym, jak Pan Jezus uzdrowił głuchoniemego, mówił o potrzebie wiary w Chrystusa Zmartwychwstałego i otwarcie się na głos Boga. Za chwilę będziemy świadkami tego, że coś kruchego, coś materialnego przemienia się w Jego ciało, którym się karmimy, którym żyjemy, które jest źródłem naszej siły, naszej mocy, naszego działania, że jako Kościół jesteśmy razem, że możemy się modlić, że możemy tutaj wspólnie polecać intencje Panu Bogu. To jest cud. Zastanówcie się, ile w naszym życiu jest cudów. To, że kocha Cię ktoś, kogo bardzo skrzywdziłeś, ale potrafił Cię wybaczyć, to nie jest cud. To, że potrafisz otwierać się na działanie łaski Bożej, żyć ze wskazaniem i podążać za wskazaniami Jezusa, to nie jest cud. Każdego dnia w naszym życiu dzieją się cuda. Tylko trzeba właśnie takiej otwartości, by to zrozumieć. Dlatego dzisiaj te słowa Efata, otwórz się, Jezus kieruje nie tylko do głuchoniemego, którego spotyka nad Jeziorem Galilejskim, ale te słowa dzisiaj Jezus kieruje do wszystkich nas, którzy zebrani jesteśmy w tym kościele w niedzielę. Otwórz się. Bo my czasami zachowujemy się głuchoniemi. W procesji z darami do ołtarza obok członków śląskiej organizacji szedł również Tomasz Sobania, mieszkaniec tego regionu Polski, który 15 września rozpocznie bieg z nowojorskiego Central Parku do Los Angeles. Maratończyk, który przebiegł Europę w różnych kierunkach, ofiarował ojcu Mikołajowi pamiątkową koszulkę z prośbą o modlitwę o powodzenie jego biegu, który ma zamiar ukończyć po około 6 miesiącach. Multimaratończyka zapowiedział prezes Związku Ślązaków Piotr Brzęk. Dzisiaj, to znaczy się za tydzień, wyrusza wielką pielgrzymkę, to znaczy maraton, ze wschodniego do zachodniego wybrzeża, z Nowego Jorku do Los Angeles, na własnych nogach przebiegnie przez 5 miesięcy, będzie sławił Polaków, całą Polonię amerykańską i Ślązaków też, bo jest to nasz śląski synek, dokładnie synek, który pochodzi ze Śląska, z Toszka, będziecie mogli go spotkać jeszcze w sali milenijnej, z nim porozmawiać, przybić mu piątkę, czy może by jakby ktoś chciał wesprzeć go. Na pewno będzie też okazja. Mówiąc o oddawaniu czci i hołdu Matce Bożej z Piekar Śląskich, nazywanej także Matką Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, prezes Związku Ślązaków Piotr Brzęk przypomniał historię powstania kaplicy z repliką cudownego obrazu. Chciałem podziękować, bo od tego chyba trzeba zacząć, ojcom Salwatorianom, a w szczególności ojcu Mikołajowi, który rok temu, nawet wcześniej, z wielką radością przyjął tą propozycję, żeby tu powstała Pani Piekarska, kapliczka Pani Piekarskiej. Choć muszę Wam powiedzieć, że od wielu, wielu lat przyjeżdżam tu i zawsze czułem i wiedziałem, że Pani Piekarska tu jest. I dlatego jakoś tak się dziwnie ułożyło, że mamy tą kapliczkę, do której możemy tu właśnie pielgrzymować raz do roku, nawet cały czas, bo jest ona otwarta każdego dnia. Także dziękuję ojcom Salwatorianom jeszcze raz i ojcu Mikołajowi za tę przychylność w
w otwarciu tej kapliczki, aby tu Ślązacy po raz drugi w historii mogli postawić ten taki wielki znak kiedyś dawno, dawno temu w 1854 roku pionierami polskiej emigracji dokładnie zasłynęli Ślązacy. Nie tak dawno drugi taki symbol śląskości powstał właśnie tutaj w tym przepięknym sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej, gdzie mamy swoją kapliczkę. Także jeszcze raz chciałem podziękować wszystkim dzisiaj zebranym na tej uroczystości. Na pewno chciałem podziękować wszystkim członkom Związku Ślązaków za to, że wspierają tą całą inicjatywę. Jesteście tutaj zawsze z nami. Dziękuję Wam i Waszym rodzinom. Oczywiście nie mogę zapomnieć o braci górniczej, która zawsze jest tą ozdobą Ślązaków. Dziękuję Wam bardzo. No i nie mogę zapomnieć, tutaj jest przepięknie ubrana młodzież w strojach śląskich. Jest to, są to młodzież z zespołu tańca ludowego Wesoły Lud z panem dyrektorem Rysiem, który jest choreografem tego zespołu. Jest to część też naszego wsparcia, sponsora, bo oni przynależą do PRC New Way. Po nabożeństwie dziękczynnym uczestnicy w procesji z figurą Matki Bożej Piekarskiej udali się do kaplicy, gdzie do wspólnej modlitwy pielgrzymów zaprosił ojciec Mikołaj Markiewicz. Od wieków, Matko z Piekarskiego Wzgórza, obejmujesz śląskie pokolenia, Twój lud, lud ciężkiej pracy, spragniony sprawiedliwości, miłości, pokoju i prawdy. I dzisiaj przychodzimy do Ciebie, Pani Piekarska. Przychodzimy, aby pokłonić się Tobie, aby złożyć nasze dziękczynienie, nasze błagania, to wszystko, co nosimy w naszych sercach. Dziękujemy za to, że możemy po raz kolejny pielgrzymować tutaj do tego świętego miejsca, które przypomina nam o piekarach, gdzie Ty tu jesteś obecna w łączności z piekarami śląskimi. Dziękujemy za wszystkich tych, dzięki którym ta śląska kapliczka mogła tutaj w Merwil powstać. W drodze i zmaganiach o dochowanie wierności Bogu, krzyżowi, Ewangelii i Ojczyźnie w naszym życiu społecznym, rodzinnym i osobistym. Daj łaskę wiary i moc miłości, bądź razem z nami, bądź naszym ratunkiem i naszą pomocą. Gdy wady nasze i słabości zagradzają nam drogę do Chrystusa, Syna Twego, gdy atakuje nas pokusa materializmu, zła, nienawiści, niewiary i beznadziei, daj łaskę wiary i moc miłości, bądź nam ratunkiem i naszą pomocą. W każdej pracy naszej, wysiłkach uczynienia jej godną człowieka, w zmaganiach o sprawiedliwość i miłość społeczną, braterstwo ludzi i poszanowanie wzajemne, daj nam łaskę wiary i moc miłości, bądź naszym ratunkiem i naszą pomocą. Rodzinom w troskach o byty chrześcijańskie wychowanie młodego pokolenia, w staraniach o godne i święte życie każdej rodziny śląskiej, każdej polskiej rodziny, daj łaskę wiary i moc miłości, bądź naszym ratunkiem i naszą pomocą. Samotnym, chorym, opuszczonym, zrozpaczonym, by nie ulegli nigdy pokusie beznadziejności, rozpaczy i smutku, daj łaskę wiary i moc miłości, bądź nam ratunkiem i naszą pomocą. Pozwól nam, Matko, podnieść ufne spojrzenie ku Tobie, a szczególnie tym, którym ciężko na sercu, ludziom spracowanym, zmęczonym, chorym i słabym. Swoim możnym orędownictwem przyprowadź do serca Bożego braci naszych, którzy zboczyli z drogi wiary i przykazań, a wszystkim uproś łaskę, by żyli jak dzieci Boże. Wstawiaj się za nami, za tymi, którzy mozolą się w głębi ziemi i tymi, którzy orzą glebę. Otocz opieką wszystkie warsztaty pracy. Wspieraj wysiłki nad ratowaniem środowiska naturalnego ziemi, którą jesteś Panią, by ona sama i jej bogactwa służyły rozwojowi mieszkańców Śląska, przyszłych pokoleń całej Polsce. Wyjednaj nam moc wiary, bezpieczeństwo, pomyślność w poczynaniach, radość, nadzieję i pokój. Strzeż naszych biskupów, kapłanów i wszystkie parafie. Uproś błogosławieństwo naszym domom i rodzinom, rodzicom, młodzieży, dzieciom i wychowawcom, wszystkim ludziom, którzy mieszkają na śląskiej ziemi, którzy z tą ziemią są związani. Składamy Ci nasze modlitwy, pracę, ofiary i cierpienia. Oddajemy Ci nasze serca. Wiemy, że nas wysłuchasz i nadal będziesz dla naszej śląskiej ziemi orędowniczką, wspomożycielką i matką. Amen.
Przed rokiem ojciec Mikołaj, święcąc replikę obrazu Matki Boskiej Piekarskiej, tak wspominał historię tego cudownego obrazu. Obraz Matki Boskiej Piekarskiej, autorstwa Karola Zipsera, znajdujący się w sanktuarium w Piekarach Śląskich, przedstawia Matkę Bożą z Dzieciątkiem Jezus. Otoczony jest wielkim kultem religijnym przez górników, hutników i wszystkich Ślązaków. W 1676 roku w Tarnowskich Górach wybuchła zaraza, której ustąpienie przypisuje się modlitwom pielgrzymów właśnie przed Matką Bożą Piekarską. I była to pierwsza tak zwana pielgrzymka ślubowana. Ślązacy dokładnie pamiętają i wiedzą, co to są ślubowane pielgrzymki, kiedy mieszkańcy miasta Tarnowskie Góry podjęli zobowiązanie, że co roku w niedzielę po 2 lipca odbywać się będzie pielgrzymka jako podziękowanie za otrzymane łaski. 20 sierpnia 1683 roku król Jan III Sobieski wraz z królową Marią Kazimierą, królewiczem Jakubem i dworem odbył pielgrzymkę do sanktuarium Matki Boskiej w Piekarach. Podczas nabożeństwa w Piekarach nie było na miejscu cudownego obrazu, tylko jego kopia, gdyż oryginał został wywieziony 25 lipca do Opola, obawiając się napadu Tatarów krymskich oraz protestanckich powstańców węgierskich. Po wysłuchaniu mszy król Jan III Sobieski ruszył z wojskiem polskim przez Tarnowskie Góry na odsiecz Wiednia, gdzie stoczył zwycięską bitwę z wojskami wezyra Kara Mustafy 12 września 1683 roku. Do dzisiaj w kalendarzu liturgicznym 12 września jest świętem, kiedy obchodzimy wspomnienie imienia Maryi, a także w Piekarach Śląskich odbywa się doroczny odpust. W 1702 roku ze względu na bezpieczeństwo dzieła, które zagrożone było z powodu walk religijnych na Śląsku, obraz Matki Bożej wywieziono znowu do Opola. I on tam się do dzisiaj znajduje. Obecnie znajduje się w kościele katedralnym Świętego Krzyża jako obraz Matki Boskiej Opolskiej. Natomiast do Piekar, mimo iż w kościele znajdowała się tylko replika obrazu, przybywały pielgrzymki, co jeden z ówczesnych księży skwitował takimi słowami: ni pędzel tu mocen, ni praca człowieka, ni drzewo, ni płótno, jeno Duch Boży, który sobie to miejsce i ten lud upodobał. 15 sierpnia 1925 roku obraz Madonny Piekarskiej został koronowany przez nuncjusza papieskiego Wawrzyńca Lauri, a koronę podarował i poświęcił papież Pius XI. Podczas II wojny światowej w nocy z 7 na 8 grudnia 1940 roku nieznani sprawcy ukradli z obrazu papieskiej korony. Do dziś dnia nie wiadomo, czy była to prowokacja ze strony władz niemieckich, czy po prostu zwykły rabunek. Pierwszej rekoronacji dokonano w 1965 roku. Kolejna profanacja miała miejsce w nocy z dnia 29 lutego na 1 marca 1984 roku. W kościele trwały wówczas prace konserwatorskie, polegające m.in. na wymianie witraży. Okoliczności remontowe kościoła ułatwiły ponowny rabunek koron papieskich. Dnia 15 września 1985 roku biskup Herbert Bednosz dokonał drugiej rekoronacji cudownego obrazu, natomiast biskup Damian Zimoń odnowił akt zawierzenia diecezji katolickiej pani Piekarskiej i od tej pory Matka Boska Piekarska jest główną patronką archidiecezji katolickiej śląskiej. Wierni odmówili dziesiątkę różańca, polecając się opiece Matki Bożej Piekarskiej. W pielgrzymce wzięła udział m.in. mieszkająca w odległym Kansas City Mariola Przyłuska z Tychów. Ty, Pani Mariolu, skąd Pani obecność na pielgrzymce? A przyjechaliśmy odwiedzić znajomych. Powiedzieli nam o tej pięknej pielgrzymce i oto tak jesteśmy. Ze Śląska skąd? Ze Śląska, Tychy. Czym dla Pani jest udział w takim wydarzeniu? Jest to coś pięknego, piękne przeżycie. My tego nie mamy w Kansas City, nie mamy Polonii na tyle, nie mamy takich zgrupowań jak tutaj, także dla nas jest to piękne, czuję się jakbym była w Polsce. Trzeba się będzie zapisać do Związku Ślązaków. No i przeprowadzić do Chicago. Obok najstarszej, sierpniowej, pieszej pielgrzymki wiernych do Maryville pielgrzymują również motocykliści, kierowcy samochodów ciężarowych, a teraz również Ślązacy. Ojciec Mikołaj Markiewicz, przeor Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Maryville. Ojcze przeorze, to sanktuarium staje się powoli taką mekką polonijnych pielgrzymek.
No tak, tak, z tego się bardzo cieszymy, bo oprócz tych, które mamy tradycyjnie, i motory, i ciężarówki, i oczywiście piesza, no i rowerowa, dołączyła nam śląska pielgrzymka po raz drugi w tym roku. Kolejna z pielgrzymek, właśnie wielkich pielgrzymek naszego sanktuarium, także tylko radości w sercu pełno z tego powodu. Wczoraj zakończyła się rowerowa pielgrzymka, o której ojciec wspominał, to już 11 raz. 11 raz, tak, i wczoraj rzeczywiście, no też rekordowa liczba uczestników, bo 404 nas było, czyli ponad 50 osób więcej niż rok temu. No 400 osób na rowerach naprawdę już robi wrażenie. To taki peleton sunący po tych naszych drogach, piękny, no i super, no bo mnóstwo młodzieży przede wszystkim na tej pielgrzymce, więc cieszymy się z tego bardzo, że młodzi chcą się włączać w to wszystko i przyjeżdżać też tutaj do Merville. Wyruszyliśmy z Palos Hills, z Kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dwa postoje na trasie, 40-minutowe, no i 36 mil trasy, więc takie 3,5 godziny realnej jazdy na rowerze. A w najbliższej przyszłości jakie wydarzenia czekają nas w sanktuarium? W tej chwili sanktuarium trochę, tak powiem, zwolni tempa i trochę oddechu, bo tak naprawdę rzeczywiście od kwietnia do dzisiejszej niedzieli praktycznie non-stop coś się dzieje. Także teraz przychodzi taki też czas trochę, nie powiem odpoczynku, bo normalnie będzie sanktuarium funkcjonowało, ale nie ma może jakichś takich większych wydarzeń. Najbliższe duże wydarzenie to jest druga niedziela października, zdaje się, to jest 13 października, nie pamiętam teraz, natomiast to jest jesienny zlot motocyklowy. Tak jak motocykliści otwierają sezon, tak go kończą w sanktuarium, także jest to przy okazji ostatnia niedziela fatimska, na nią zapraszamy, i właśnie niedziela związana też z przyjazdem naszych przyjaciół na motocyklach. Piotr Brzęk, prezes Związku Ślązaków w Ameryce Północnej. Prezesie, dzisiaj pielgrzymujecie do swojego sanktuarium. Tak, to wielki dzień. Po raz drugi Ślązacy pielgrzymują do sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej, gdzie rok temu powstała kapliczka Matki Boskiej Piekarskiej. No i tak właśnie już tutaj drugi raz jesteśmy, pielgrzymujemy zgodnie z tradycją Śląska, Ślązoków, śląską tradycją, kiedy wszyscy pielgrzymowali na Śląsku do Matki Piekarskiej. Wszyscy my się na tym wychowali. To jest taki dla nas wielki, normalnie kamień węgielny, gdzie wszystkie Ślązoki zawsze o tej porze roku i drugi raz na koniec maja też pielgrzymują do Pani Piekarskiej, aby się pokłonić, żeby zanieść jej swoje troski, prośby i pomodlić się przed jej obrazem. Tak jak już powiedziałem, jest to Matka Miłości i Sprawiedliwości Społecznej, która wspiera nasze rodziny, nasze domy, no i oczywiście nasza ojczyzna też, bo dzisiaj jest to bardzo ważne dla Ślązoków, dla Polaków, no oczywiście dla społeczności amerykańsko-śląskiej czy polsko-śląskiej, która zamieszkuje tutaj w Ameryce Północnej. Jest to taki wielki symbol, znak, kiedy my możemy teraz tutaj przybywać zgodnie z tą śląską tradycją, pokłonić się Pani Piekarskiej i pomodlić się przed jej obrazem. W procesji szło chyba około 300 osób. Tak, bardzo to jest miłe i przyjemne. Widzę, że jest dużo ludzi tutaj, przybywa już drugi raz na tą naszą pielgrzymkę, oby tak dalej. Cieszymy się z tego bardzo. To znaczy, że jest tutaj dużo Ślązoków. Ślązoki są wszędzie. To wiadomo, jakoś może my nie byli nigdzie tu bardziej tak zjednoczeni w organizacji, ale odgłos widać jest dosyć duży. No i cieszymy się z tego, że przybyło tu dużo pielgrzymów, aby się właśnie w ta sobota, w niedziela wrześniowo pokłonić Pani Piekarskiej, pomodlić. Adam Godowski, Związek Ślązaków. Adamie, dzisiaj celebrujecie Wielkie Święto. Ja poświęciłem nawet swoją chorobę. W imieniu Związku Ślązaków chciałbym podziękować nie tylko tym wszystkim sympatykom, tym wszystkim Ślązakom, ale każdemu członkowi Związku Ślązaków Chicago, na czele z prezesem i z całym zarządem, bo bardzo dużo włożyły wkład. W tym wypadku będzie to pamiątka historyczna dla całego Związku i dla całej Polski. Bo my jako Związek Ślązacy nie używamy politycznych spraw, bawimy się, ale religijność, wszystko musi być na swoim miejscu. A mówił górnik skąd? To kopalnia siarki grzybów. Drugą osłoną pielgrzymki był występ działającego przy Zjednoczeniu Polskim Rzymskokatolickim Tanecznego Zespołu Wesoły Lud, który rozpoczął się po spożyciu przez pątników posiłku. Młodzież zaprezentowała wiązankę tańców śląskich. Starzy młodzież zaulają i polecą.
się obracają.